Hej, w tym wideo pokażę Ci, jak w prosty sposób pozbyć się pustych wierszy z dowolnego zakresu. Zanim jednak do tego przejdę, zapraszam Cię do naszej grupy na Facebooku, gdzie w razie potrzeby szybko uzyskasz pomoc z Excela. Często zdarza się, że nasze dane zawierają wiele niepotrzebnych wierszy. Pokażę Ci, jak pozbyć się ich w prosty sposób. Zaznaczamy komórkę nagłówka znajdującą się maksymalnie po lewej stronie ekranu, a następnie wciskamy kombinację klawiszy Ctrl-Shift-End. Po tym jak Excel zaznaczy nasz cały zakres komórek, przechodzimy do zakładki Dane i wybieramy opcję Filtruj. Po kliknięciu w którykolwiek z nagłówków wyfiltrowujemy wszystkie puste wiersze z naszego zakresu. Teraz pozostało je tylko zaznaczyć i usunąć. Jeśli chcesz poznać inne ciekawe rozwiązania w Excelu, zasubskrybuj nasz kanał i dołącz do naszej grupki na Facebooku, która znajduje się w opisie tego filmu.